Dziś w hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się konferencja dotycząca organizacji DOS Maratonu Łódź 2017, który odbędzie się już 23 kwietnia. Wydarzenie ma być uznawane za najgłośniejszy maraton w Polsce. W konferencji wzięli udział wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, dyrektor szkoły podstawowej nr 34 Agnieszka Błażejczyk, wiceprezes Pelion SA Jacek Dauenhauer, dyrektor oddziału UPS Łódź Roman Włodarczyk, dyrektor artystyczny tego wydarzenia sportowego Piotr Rogucki, a także dyrektor całego maratonu Michał Drelich. Przedstawił on szereg informacji istotnych dla przyszłych uczestników, a także kibiców zmagań sportowych. W tym roku limit 2000 uczestników w maratonie. Dzisiaj 1000 osób już opłaciło swój udział w maratonie. Podobnie 1000 osób już zgłoszonych do biegu na 10 km, który mógł rozwinąć 3000 uczestników. To nas bardzo cieszy, no bo po 6 tygodniach mamy już ponad 2000 dorosłych uczestników i ponad 300 dzieci, które w sobotę będą również na stadionie miejskim biegać. Myślę, że w ciągu najbliższych paru dni przybędzie kolejne kilkaset osób, dlatego że zmienia się wysokość opłaty startowej. To zawsze powoduje przyrost liczby uczestników. Nie wiemy, czy będziemy wznawiać treningi, ale będziemy wznawiać od tego lutego już zapraszamy na otwarte, bezpłatne treningi przygotowujące do maratonu Łódź. Także to też po bardzo pozytywną wiadomość. Wychodzimy z założenia, że skoro nie możemy być największym maratonem w Polsce, zapewne nie będziemy też najbogatszym, to będziemy z pewnością najgłośniejszym. W tym roku stawiamy na oprawę maratonu. Postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel, chcemy, żeby przy trasie maratonu powstało aż 50 punktów kibicowania. To jest absolutnie najwięcej spośród wszystkich maratonów w Polsce. Mam 42 km, 50 punktów kibicowania, to znaczy, że co kilkaset metrów będzie się coś przy trasie działo. Liczymy na efekt takiej kuli śnieżnej, że to, co zrobimy, spowoduje, że jeszcze więcej łodzian wyjdzie na trasę maratonu, jeszcze więcej łodzian zainteresuje się tym, co robimy. Chcemy, żeby ten maraton był takim maratonem miejskim, społecznym, to znaczy takim, który nie jest tylko dla tych, którzy biegną, ale jest przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców i chcielibyśmy, żeby mieszkańcy znaleźli na różnych płaszczyznach możliwość zaangażowania się w to, co robimy. O wyzwaniach i atrakcjach muzycznych na trasie biegu opowiadał dyrektor artystyczny Piotr Rogucki. Po pierwsze będę miał przyjemność wybierać zespoły, które staną na trasie. Po drugie, o tyle jest to fajna sytuacja, że organizatorzy zagwarantowali dla tych zespołów wynagrodzenie, więc to nie będzie taka tylko i wyłącznie zabawa. Będzie to okazja do tego dla tych młodych zespołów, które się tam zechcą pojawić, do tego, żeby wypromować siebie odrobinę, a przede wszystkim do tego, żeby związać się z naszym miastem i z Łodzią. A co więcej, sądzę, że sytuacja organizowania przestrzeni wokół samej imprezy maratonu związuje całe środowisko, które tutaj w tej przestrzeni się znalazło. O społecznej idei maratonu mówił wiceprezydent Trela. Ja się bardzo cieszę, że ten maraton oprócz swojej takiej dużej energii sportowej dodaje taką energię towarzyszącą dla mieszkańców, bo myśmy chcieli zawsze stworzyć imprezę, która będzie przyciągała profesjonalnych sportowców, amatorów biegania, ale będzie przyciągała na trasę również mieszkańców Łodzi. Dotrzymujemy tego danego słowa z panią prezydent kilka lat temu, że każdego roku na trasie maratonu będzie można zobaczyć coś nowego. W tym roku będzie można zobaczyć nowy dworzec, który został oddany pod koniec zeszłego roku, a w przyszłym roku pewnie przygotujemy taką trasę, żeby można było pochwalić się czymś kolejnym, czymś innym.